Anna Stankówna urodziła się 4 maja 1938 roku w Poznaniu. Zmarła 14 grudnia 2020 roku w Warszawie. Polska aktorka teatralna i filmowa. Absolwentka 5 Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W 1959 roku ukończyła studia na Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. W latach 1959–1999 występowała na deskach Teatru Polskiego w Warszawie. Kreowała role dramatyczne i komediowe. Między innymi wcielała się w Klarę w Pigmalionie, w reżyserii Romana Zawistowskiego, Dorynę w Świętoszku, w reżyserii Czesława Wołejko, Rachelę w Weselu, w reżyserii Kazimierza Dymka. Grała też role szekspirowskie, np. Julię w Romeo i Julii w 1963 roku w reżyserii Kazimierza Brauna. W sumie zagrała 65 spektakli teatralnych, 48 w przedstawieniach Teatru Telewizji, 180 słuchowiskach Teatru Polskiego Radia oraz występowała w radiowej powieści w Jezioranach. Za sprawą charakterystycznej urody w filmach i serialach była obsadzana przede wszystkim w rolach arystokratek lub kobiet silnych, władczych, posągowych. Grała m.in. hrabinę Ćwilecką w Trędowatej czy księżną Jonettę Rostocką w Karierze Nikodema Dyzmy. Wyraziste role wykreowała w filmach Wilczyca z 1983 roku, w tym zagrała postać drugoplanową Hortensję Witję, Kochanę Julii oraz Seksmisja z 1984 roku, w której wcieliła się w dr Cekiel, nieprzyjednaną i stanowczą szefową Genetics, laboratorium przyszłości, odpowiedzialnego za sprawy genetyczne na świecie. Występowała też w popularnych serialach 07 zgłoś się, Królowa Bona, Jan Serce, Tulipan, czy w obu częściach Tygrysów Europy. W ostatnich latach grała w serialach Barwy Szczęścia i Na Wspólnej. Zmarła 14 grudnia 2020 roku w Warszawie. 23 grudnia 2020 roku została pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Była żoną krytyka literackiego Jerzego Lisowskiego, z którym miała syna Kaspra Lisowskiego.